teraz. Szanowni Państwo. Ze wszystkimi przywitać w takiej ilości. Dzisiaj w imieniu burmistrza, jak i swoim, chciałbym serdecznie powitać tę ostatnią grupę rodziców, jakiej zamierzamy przekazać sprzęt dla Waszych pociech. Szkolenie, które są dorosłe albo zamierzają w tą dorosłość wejść i studiować. Przekazać Wam sprzęt, który zakupiliśmy z programu Grant PGR. Programu, który był i jest wprowadzony przez nasz rząd polski, ale w ramach też programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Zakupiliśmy 239 sztuk sprzętu komputerowego różnego na kwotę 850 tysięcy i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i ten sprzęt będzie służył Waszym dzieciom, może też i tylko Państwu, aby służył całym rodzinom, tak. Wsparcie dla rodzin i ich dzieci. Panie senator, bardzo proszę, parę słów. Ja Wam dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Wprawdzie nieliczna dzisiaj grupa, która otrzymuje, ale chciałam podkreślić, że to jest bardzo dobry program, program wsparcia dzieci, byłych pracowników PGR-u, czyli tych, którzy pracowali, jak również jeżeli pracowali dziadkowie, to też wnukowie otrzymują to wspaniałe wsparcie. Na pewno ten sprzęt komputerowy będzie potrzebny, bo to nie tylko do nauki, ale też i do zabawy, do poszerzania swoich horyzontów. Natomiast chciałabym podkreślić, proszę Państwa, że województwo warmińsko-mazurskie w ramach tego programu wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym otrzymało kwotę ponad 80 milionów, z czego tutaj do powiatu bierzyckiego trafiło 2 miliony ponad 700, a do miasta Giżycka, z tego co pamiętam, ponad 850 tysięcy dla 239 dzieci. To jest znaczna liczba. Rozumiem, że to już są rodzice, którzy jako jedni z ostatnich otrzymują te laptopy, ale to też bardzo dobrze, bo chodzi o to, żeby jak najszybciej dziecko już mogło korzystać z tego sprzętu. Także ja życzę Państwu, aby ten sprzęt był dobrze wykorzystywany, a przede wszystkim życzę tego, żeby było bezpiecznie w sieci, bo jak Państwo wiecie jako rodzice, że trzeba nad tym czuwać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Proszę pozdrowić dzieci, które są na pewno w szkole i bardzo dobrze, że nie ma nauczania zdalnego. I żeby te tablety nie służyły do nauczania zdalnego, tego życzę nam wszystkim. A tak jak powiedziałam, do tego, żeby pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę, jak również czasami dobrej zabawie. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Dziękuję.